Przechodzimy do kolejnego podpunktu dotyczącej sprzedaży czy części działki druku nr 6213. Do tego projektu uchwały także został dołączony wniosek o odstąpienie od wymogu określonego w paragrafie 19 ustęp 4. W związku z tym otwieram dyskusję nad wnioskiem. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę bardzo. Rozumiem, że nikt. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad złożonym wnioskiem o odstąpienie od wymogu określonego w paragrafie 19 ustęp 4. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku, proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I widzę, tym samym wniosek został przyjęty. I proszę Pana Przewodniczącego o przedstawienie projektu. Szanowni Państwo, projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej sprzedaży części działki. Opiniuje się negatywnie sprzedaż części działki o podanym numerze celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich oznaczonych jako tej kolejnej działki. Sprawa dotyczy lokalizacyjnie, jest to rejon ulicy Sławka, ulicy Zabawa, bloków, które fizycznie już tam stoją. Na te bloki po lewej Sławka jadąc w naszą stronę, tak, nowe bloki. Pismo z Urzędu Miasta dla nas, jako komisji, było mało konkretne. Mówi tutaj o powierzchni działek. To jest mało konkretnie opisana sytuacja. Jest dołączona mapka ewidencyjna z zakreślonymi powierzchniami. Natomiast w naszym odczuciu jest to przygotowywanie terenu pod to, żeby można było budować następny obiekt za nim. Więc my opiniujemy to negatywnie. Uważamy, że jeżeli będziemy przedłużać sprawę wyprowadzenia tych działek, to będziemy przedłużać sprawę postawienia kolejnych bloków w tym rejonie. Znaczy opóźniać. I dlatego nasza opinia jest negatywna. Dziękuję. W związku z tym otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Proszę bardzo, Pani Radna. Można zrezygnować z tego projektu, a do momentu uściślenia zdobycia przedmiotu wiadomości. Bo jak to jest tak, że podają tylko numer działek, bez podania takiego. No jest mapka wyrysowana z zaznaczeniem. No tylko tam jest budynek. Jak już stoi budynek, to drogi tam nie chcą zrobić. Nie wiem, co chcą zrobić. Głos ma Pani Radna Kijewska. Wydaje mi się, że to może by była jeszcze przydałyby się jakieś dodatkowe informacje, uściślenie i pokazanie tego, o co tam chodzi tak naprawdę. Znaczy my się domyślamy, no co chodzi, ale ja sugeruję, że się w ogóle właśnie na to podejmowane. Czy mamy jakieś terminy bez tego, żeby się nie da? Nie, proszę o wydanie opinii. No. Terminy nie podają, natomiast zaznaczony fragment działu, o który chodzi, to jest droga dojazdowa, która jest pod istniejącym budynkiem. Znam, że jest to w ogóle dziwna sprawa. To bardzo no. Jak to wiecie Państwo, to jest sytuacja, że wydział do nas zwrócił się o opinię. No to my jesteśmy zobowiązani opinię wydać, zaopiniować w formie uchwały. Natomiast to dużo od nas zależy, jaka będzie treść tej opinii, czy pozytywnie, czy negatywnie. Działka jest własnością miasta. Jeżeli wyrazimy zgodę na sprzedaż tej działki, mamy gwarantowane, że będą budynki w tym miejscu postawione, bo się poprawią warunki na działce. Szanowni Państwo, bardzo proszę o spokój. Jeżeli ktoś z Państwa chce zabrać głos, to proszę się zgłosić i będzie Pan Przewodniczący Skarb. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, czy z tej mapki wynika, że tam jakiś podział już zrobił i jest kawałek wolnej działki, że potrzebują dopełnienia? Proszę zobaczyć, bo ja nic tego nie zrozumiałem. Znaczy nic na tyle szczegółowe, co tam wygląda. Nie wiem, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze w tej sprawie. Pan tak? Szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze w tej sprawie chciałby zabrać głos? Rozumiem, że nikt. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały.
uchwały w sprawie przyczącej sprzedaży części działki, druk nr 62, 13. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie? Proszę o podniesienie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Tym samym uchwała została podjęta.